Wśród tegorocznych inwestycji w infrastrukturę drogową w Jastrzębiu-Zdroju prym zdaje się wieść poprawa systemu komunikacji drogowej z Chawierzowem w Republice Czeskiej. Chcielibyśmy udrożnić tę taką, nazwijmy, południową obwodnicę miasta Jastrzębie-Zdrój. Głównie chodzi nam o ulicę Wyzwolenia, która rozpoczyna swój bieg w Ruptawie od ulicy Cieszyńskiej, kończy się w Moszczenicy przy ulicy Ranoszka. I ta ulica Wyzwolenia razem z innymi drogami w gminie Zebrzydowice, w gminie Godów, w powiecie cieszyńskim, są w ten sposób dobrane, żeby ułatwiły kontakt komunikacyjny ze stroną czeską. Remont obejmie ulicę Wyzwolenia, często traktowaną jako południową obwodnicę miasta, wraz ze wszystkimi skrzyżowaniami, a także budowę kanalizacji deszczowej i chodników. Dzięki współpracy ze stroną czeską przebudowa ma być finansowana w ramach projektu współpracy transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska na lata 2014-2020. My mamy czas do 2018-2019 roku wykonania tych dróg, także pewnie jeżeli byśmy uzyskali zgodę, to 2015 to będą te wszystkie sprawy takie związane techniczne, przygotowania do wykonawstwa, a potem od 2016 zacznie się realizacja w poszczególnych oczywiście miejscowościach realizacji tego projektu. Teraz czekać tylko musimy na to, co będzie się działo po stronie czeskiej. Według szacunków całkowity koszt remontu ulicy Wyzwolenia to około 25 milionów złotych, z czego jeśli inwestycja zostanie pozytywnie zaopiniowana w ramach unijnego projektu, miasto może liczyć na dofinansowanie rzędu 85%. Ulica Wyzwolenia nie jest jedyną, którą czeka remont. Kończą się bowiem również prace na ulicy Chlebowej, będącej połączeniem strefy ekonomicznej właśnie z ulicą Wyzwolenia. Jednocześnie ulica Chlebowa dzięki zupełnie nowej drodze stanie się istotnym skrótem łączącym ulicę Wyzwolenia z terenami byłej kopalni Moszczenica. Tam jest budowana ulica Rozwojowa, to jest nowa ulica, zresztą też nowa nazwa. Ona jest budowana od podstaw, łączy się z istniejącą ulicą Chlebową, która z kolei prowadzi do ulicy Wyzwolenia. Dość skomplikowany układ może dla ludzi nie mieszkających w mieście, ale powiem tylko tyle, że to połączenie z ulicą Wyzwolenia pozwoli nam na znaczne skrócenie drogi z sołectwa Moszczenica do centrum miasta, a w przyszłości oczywiście do autostrady, bo ulica Wyzwolenia będzie naturalną taką północną obwodnicą naszego miasta. Koszt budowy tego etapu to nieco ponad 8 milionów złotych, z czego ponad 7 milionów miastu udało się pozyskać z funduszy unijnych. Prace na tym odcinku mają się ukończyć za około 3 tygodnie. Miasto, realizując inwestycje w ramach systemu komunikacyjnego, nie zapomniało również o pracownikach kopalni Borynia oraz podróżnych dojeżdżających z Jastrzębia-Zdroju, choćby do Rybnika czy Żor. Renowacji doczeka się również ulica Węglowa. Ulica Węglowa to jest droga prowadząca do kopalni Borynia. W zeszłym roku został wykonany pierwszy etap tej modernizacji, dzisiaj w tym roku będzie wykonany drugi etap. Obejmuje to wymianę nawierzchni, jak również budowę chodnika, odwodnienia, kanalizacji. Jest to inwestycja dość potrzebna, bo jednak kopalnia Borynia zatrudnia parę tysięcy osób i dojazd do pracy w tej chwili głównie samochodami osobowymi poprzez tamte nawierzchnie był dość utrudniony. Natomiast teraz przy nowej nawierzchni oczywiście ta komunikacja się znacznie poprawi. Prace na ulicy Węglowej ruszą jeszcze w tym miesiącu. Według planów drugi etap remontu ma być gotowy do tegorocznej zimy. Miasto, modernizując szlaki komunikacyjne, nie zapomniało również o pieszych. W trakcie wakacji w całym mieście prowadzone były remonty chodników. I tak, nowe ciągi piesze powstały m.in. na ulicach Jagiełły, Kusocińskiego, Kaszubskiej, Krasickiego i Wiejskiej. Miasto postanowiło również ułatwić mieszkańcom spacery charakterystycznymi dla Jastrzębia pagórkami, budując takie oto schody. Co roku pewne odcinki chodników ulegają zniszczeniu, należy je po prostu wymienić. No, w tym roku troszkę się tych prac skumulowało. Schody terenowe to również domena naszego miasta ze względu na ukształtowanie terenu. Wszyscy wiemy, mieszkamy na górkach. Tych schodów jest bardzo dużo. W związku z tym też są na bieżąco prowadzone ich remonty. A jeżeli chodzi o szczegóły, to schody terenowe były wykonane pomiędzy ulicą Beskidzką a Wielkopolską razem z chodnikiem, który do tych schodów prowadzi. A wymiany nawierzchni chodników, bo to nie były nowe chodniki projektowane, budowane, tylko wymiana nawierzchni na kostkę betonową. To były ulice Jagieły, Kusocińskiego, Wiejska, Krasickiego, jeszcze może parę innych. Także w kilku miejscach miasta, tam gdzie to było wymagane, ze względu na stan techniczny, te chodniki zostały wymienione. Łącznie w całym mieście wymieniona została nawierzchnia chodników o łącznej powierzchni blisko 5 tysięcy m2.
Jednak remonty infrastruktury drogowej to nie jedyne inwestycje, które w ostatnich tygodniach zostały w Jastrzębiu-Zdroju ukończone. Poważny remont przeszła hala Omega, należąca do jastrzębskiego Mosiru. Zmiany zawsze przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Stary parkiet, który tutaj był, no już miał trochę na liczniku, że tak powiem, i zastanawialiśmy się, jak to zrobić, i po konsultacjach z klubem tenisa wymyśliliśmy, że zmienimy podbudowę, czyli jest nowa tarcica i jest specjalna wykładzina firmy Żelflor, Taraflex tak zwany, czyli wykładzina sportowa specjalistyczna w oparciu o tenistowy, przede wszystkim piłkę halową. Hala w bezpośrednim sąsiedztwie Jastrzębskiego Stadionu Miejskiego dzięki modernizacji nie tylko zyskała nowy blask, ale również poszerzyła swoją ofertę. Po tym pierwszym etapie, jeśli chodzi o podłogę, troszeczkę zmodernizowaliśmy oświetlenie. Taki pierwszy kroczek, dalej to będziemy kontynuować. Zostały wymienione bandy, systemy ogrzewania, plus nowa tablica wyników tak samo. Do południa hala będzie służyć na lekcje WF-u, w godzinach popołudniowych na treningi tenisa stołowego, wieczorem będzie można, tak jak do tej pory, pograć piłkę czy ewentualnie w siatkówkę, bo jest cały nowy osprzęt tak samo zakupiony. A oprócz tego na pewno będzie uniwersalna na jakieś inne imprezy. No, na pewno się szykuje w połowie października taka impreza komercyjna robiona przez jedną z firm, targi książki. A co dalej? Zobaczymy. Koszt prac wyniósł około 400 tysięcy złotych. Dziś w Jastrzębskim Domu Zdrojowym spotkać można było pary małżeńskie, które przysięgę składały sobie 50 i więcej lat temu. To oznacza, że niektórzy z tych państwa są ze sobą dłużej niż na mapie istnieje miasto Jastrzębie-Zdrój. Dziś jubilaci obchodzący jubileusz pożycia odebrali z rąk prezydenta miasta Mariana Janeckiego odznaczenia przyznane przez prezydenta Rzeczpospolitej. To jest wydarzenie na pewno znaczące, bo 50-lecie pożycia małżeńskiego to jest też przykład tego trwałości małżeństwa, wartości rodziny i to warto pokazywać, promować. No, z drugiej strony wręczamy też medale, które są przyznawane przez prezydenta państwa za długoletnie pożycie małżeńskie, a więc bardzo fajna, miła i sympatyczna uroczystość. Tych osób rzeczywiście jest dużo. Pamiętajmy też, że Jastrzębie to jest miasto, które ma 50-lecie, 51 lat w tym roku praw miejskich, a więc te osoby, które tu przyjeżdżały, no to jest ten okres, to były młode wtedy osoby, teraz obchodzą właśnie te uroczystości. Także tych spotkań, tak jak powiedziałem na początku, jest dosyć dużo. W sumie na sali zgromadziło się ponad 60 par małżeńskich z naprawdę wieloletnim stażem. Pytani o sposób na przeżycie wspólnie tylu lat, jubilaci podkreślali, że wcale nie jest to takie trudne. Mnie się wydaje, że trzeba się kochać, bo jeżeli tego nie było, no to trudno jest. Tak? No. I czym dłużej, to jakoś to bardziej wiąże nas do siebie, nie? No. No także no, jesteśmy bardzo z tego zadowoleni. Być cierpliwym. Cierpliwym i... Tak, cierpliwym. Najważniejszy i miłosnej zgody. To jest najważniejsze. Zgoda. Zgoda harmonizuje wszystko, nie? Wśród jubilatów znalazły się również pary, które są ze sobą od 60, a nawet od 65 lat. Zdrowia im życzę, dużo miłości. Życzę im tego, żeby rodzina była zawsze z nimi i dobrych wnuków i często prawnuków grzecznych. Tego im życzę zawsze. I oczywiście kolejnych wspaniałych jubileuszy.